witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej w Płocku. Bardzo ważnej konferencji z racji bardzo ważnego punktu w naszym programie, tak ogólnopolskim, jak i lokalnym. Mieszkalnictwo, czyli mieszkanie prawem, a nie towarem. To niezwykle istotny postulat, który naszym zdaniem gwarantuje możliwość rozwijania się miast, a nie zwijania. W dzisiejszej konferencji udział wezmą nasza kandydatka na prezydentkę Wiesława Rybicka-Bogusz oraz pan wiceminister Krzysztof Kokucki, wiceminister rozwoju i technologii. Na początek pozwolę sobie oddać głos panu wiceministrowi. Zapraszam. Szanowni Państwo, w kampanii wyborczej parlamentarnej Lewica konsekwentnie proponowała budowę mieszkań na tani wynajem. Rozmawialiśmy o tym, mówiliśmy, że są dobre przykłady. Podawaliśmy m.in. mój Włocławek, w którym w ostatniej kadencji zbudowaliśmy blisko 500 mieszkań na tani wynajem. Obiecaliśmy, że skoro udało się to we Włocławku, uda się też w całej Polsce. Początkowo miałem być z Państwem w Płocku w ostatni piątek w trakcie trasy Lewicy, ale obowiązki ministerialne mnie zatrzymały, a te obowiązki dotyczyły właśnie mieszkalnictwa, bo to, co obiecaliśmy, to wykonujemy. Dowieziemy temat budowy mieszkań na tani wynajem. Akurat w piątek odbył się zespół programowania prac rządu, na którym stawał nasz projekt ustawy, który daje szansę polskim samorządom na realizację inwestycji takich jak we Włocławku, na realizację inwestycji, których efektem będzie budowa mieszkań na tani wynajem. My w naszej ustawie zaproponowaliśmy zabezpieczenie środków z budżetu państwa na budowę i dofinansowanie 20 tysięcy mieszkań na tani wynajem rocznie w całym kraju. To jest około 10% całego rynku, który budowlanego, jeżeli chodzi o zaspokojanie potrzeb mieszkaniowych Polek i Polaków. 20 tysięcy mieszkań to mieszkania budowane przez samorządy, takie jak Płock, ale to też pieniądze na remont pustostanów, na pieniądze, które takie miasta jak Płock mogą wykorzystać chociażby w tym żmudnym, bardzo kosztownym w procesie rewitalizacji. 80% dofinansowania, 85% w przypadku wpisu do rejestru zabytków to w ramach funduszu dopłat pieniądze, które będą dostępne dużo szerzej niż dotąd dla polskich samorządów. Warunek, jaki jest do spełnienia, to muszą mieć samorządy pozwolenie na budowę. Na dzień dzisiejszy wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego jest na mniej więcej 10 tysięcy mieszkań, gdybyśmy budżet zamykali, 26 marca tego roku, ale rok trwa do grudnia, więc jesteśmy o tym przekonani, że te 5 miliardów złotych rocznie, które proponujemy na pobudzenie polskiej gospodarki poprzez realizację inwestycji publicznych, w dodatku takich, które jeszcze odpowiadają na potrzeby społeczne Polek i Polaków, to po prostu dobrze wydane pieniądze. To pieniądze, które nie dość, że realizują ten cel społeczny, to jeszcze bardzo szybko pobudzać będą gospodarkę i wrócą ze zdwojoną siłą do budżetu państwa. Używając tych argumentów, udało mi się wspólnie z moimi kolegami z Lewicy przekonać zespół programowania prac rządu do tego, żeby do dalszych prac ten projekt ustawy, na który czekają Polki i Polacy, na który czekają polskie samorządy, żeby został przesunięty, przekazany. Jestem o tym przekonany, że w momencie, kiedy ten projekt ustawy trafi do Sejmu, do Senatu, to i w jednej, i w drugiej izbie polskiego parlamentu znajdzie się przytłaczająca większość, która da szansę Polkom i Polakom na to, żeby mieli prawdziwy wybór. Przez ostatnie 30 lat tak naprawdę Polki i Polacy byli skazani tylko i wyłącznie na zaciąganie kredytu, na kupowanie mieszkania na własność, chociaż ta własność tak naprawdę stawała się ich dopiero po 30-35 latach, jak spłacili kredyt hipoteczny, przepłacając de facto dwukrotnie. My jako Lewica chcemy Polkom i Polakom dać prawdziwy wybór pomiędzy kredytem a mieszkaniem na tani wynajem.
mieszkanie na tani wynajem daje szansę Polkom i Polakom na to, żeby spełnili swoje marzenia, żeby się realizowali, żeby oszczędzali też pieniądze, ale też daje szansę na urzeczywistnienie tego wielkiego marzenia Unii Europejskiej o wspólnym rynku pracowników, o tym, żeby mobilność pracownicza była jak największa. A przy okazji, tak jak powiedziałem, to są pieniądze, które polskie samorządy bardzo chętnie chcą wydawać i mogą wydawać chociażby na rewitalizację tak pięknego miasta, jakim jest Płock. Bardzo dziękuję, a teraz proszę o zabranie głosu pani Wisi Rybickiej-Bołusz. Dzień dobry Państwu. Budowa w Płocku tanich mieszkań na wynajem to szansa dla młodego pokolenia na usamodzielnienie się i zamieszkanie osobno, bez konieczności mieszkania z rodzicami, bo niestety ponad połowa naszych mieszkańców do 35 roku życia mieszka wraz z rodzinami. Po drugie, to zatrzymanie studentów w naszym mieście i to, co podkreślamy, Płock miastem uniwersyteckim. Po trzecie, niski czynsz. Po czwarte, wynajem mieszkania na czas nieokreślony. I po piąte, oczywiście mieszkanie nie powinno być towarem. Mieszkanie powinno być prawem i takie prawo ustanówmy w naszym mieście właśnie dzięki temu, że oferta Lewicy dotyczy budowy tanich mieszkań na wynajem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, a ja w podsumowaniu powiem jeszcze coś istotnego dla mieszkańców miasta Płocka. Proszę Państwa, nie sposób naszego programu nie odnieść do tego programu, który już w Płocku jest i trwa. Są budowane mieszkania tak zwane na start dla młodych osób. Problem w tym, że te mieszkania są tylko dostępne przez 5 lat. Można je później wydłużyć o kolejne 5 lat do 10 lat. Specjalnie na potrzeby tej konferencji przygotowałem się, jeśli chodzi o stan naszego rynku płockiego, bo założenie jest takie, że po tych 10 latach te osoby mają uzyskać zdolność kredytową i później już kupić sobie samodzielnie mieszkania. W tej chwili w Płocku mieszkania wahają się od 350 do 400-450 tysięcy za taki lokal dwupokojowy do 3-pokojowego. Nie sposób, już to dzisiaj sprawdziłem, uzyskać kredyt na 20 lat, żeby rata była poniżej 1000 zł, jak to było jeszcze niewiele lat temu. W tej chwili rata kredytu dochodzi nawet do 2-3 tysięcy zł miesięcznie. Kompletnie to są poziomy nie do akceptacji dla tych osób. Za 2 lata kończą się okres 10-letni dla pierwszych najemców naszych mieszkań na start i pytanie, co będzie dalej z tymi osobami, a jest ich sporo, bo przez te 7 lat zbudowano 400 mieszkań. Wszyscy się zastanawiają, gdzie później będą mogli się podziać. Wszelaką naszą politykę miejską chcemy skoncentrować na tym, że mieszkańcy Płocka nie mogą być karani za to, że mieszkają w Płocku. Jeżeli za podobne pieniądze można sobie postawić mały, skromny domek poza granicami miasta, na terenie zielonym, to my nie możemy karać tych ludzi za to, że oni mieszkają w mieście, płacą u nas podatki i jeszcze mają wyższe opłaty. Docierają do nas sygnały, że opłaty jeszcze wzrosną zaraz po wyborach. Z tego, co słyszymy, prezydent miasta Płocka w ramach uchwały już podjął decyzję o tym, że czynsze nam drastycznie wzrosną. Nie tylko czynsze, wzrosną nam także opłaty za ciepło, za energię elektryczną, za ścieki i wodę. 2 miesiące temu rozmawiałem z jednym z szefów Orlenu, który pochwalił mi się, że Orlen buduje nowoczesną spalarnię odpadów stałych, tych z oczyszczalni ścieków zbieranych i będzie w ten sposób generował elektryczność dla swojego zakładu. W ramach opału będzie przyjmował ścieki te stałe z miasta Płocka. Niesamowicie mnie to ucieszyło, bo pomyślałem, że my mieszkańcy będziemy płacić mniej, a nic z tych rzeczy. Okazało się, że będziemy płacić więcej, bo to jest nowoczesna technologia i ona po prostu kosztuje. Proszę Państwa, nie możemy wykonywać ruchów i kroków, które doprowadzają do ruiny młode płockie małżeństwa, młode płockie rodziny. Musimy o nie dbać. Jeżeli chcemy mówić o zahamowaniu deglomeracji, o pozostawieniu młodych ludzi w Płocku, to nie możemy wykonywać takich ruchów.
To chyba tyle na razie, chyba że są jeszcze jakieś pytania ze strony mediów, to serdecznie zapraszam. Co, bo ja się fundamentalnie nie zgadzam, będzie ciekawa konferencja. Michał Wiśniewski, portal Polska, nie wiem, się pewnie nie znamy. To jakby zdefiniujmy, no bo właśnie już pan mówi, już każda strona naszej sceny politycznej proponuje, że coś z tymi ludźmi trzeba rzeczywiście zrobić za te dwa lata. Nikt się nie wyprowadził jeszcze z tych mieszkań. I co, i to ma trwać? Jakby, że co, miasto buduje jakieś mieszkania, jakieś osiedle, bloków i do końca życia ci ludzie będą wynajmować od miasta te mieszkanie i my wszyscy mamy ich utrzymywać? Co do szczegółów finansowania, jeszcze poproszę pana ministra, natomiast faktycznie na razie płoccy najemcy mieszkań, o których zresztą często pan redaktor wspominał w swoich artykułach, faktycznie pozostają na miejscu i zastanawiają się, co dalej. My nie jesteśmy poinformowani co do bardzo precyzyjnych szczegółów i zapisów prawnych tych mieszkań i ich formy prawnej. Jeżeli będziemy mieli do nich dostęp, wtedy będziemy mogli podjąć jakieś decyzje, co można z tymi ludźmi zrobić. Ale my, Lewica, na pewno nie zostawimy ich z taką informacją, że drodzy młodzi podczanie, no przepraszamy, musicie opuścić swoje mieszkanie i teraz musicie wziąć kredyt za 3000 zł miesięcznie plus jeszcze opłatę. Takie sytuacje plus część. No takiej sytuacji na pewno nie będzie, ale odnośnie co do finansowania, oddam jeszcze głos panu wiceministrowi. Pan redaktor użył sformułowania, że będziemy ich utrzymywać, w sensie mieszkańcy... Tak, to podatki się nie biorą, no podatki się nie kapią z nieba, no gdzieś te pieniądze tak, musimy... Tak, ja rozumiem o podatkach, ale to nie mam, nie rozmawiamy no o podatkach, bo te 5 miliardów nie przeznaczycie na przykład na wojsko, tylko na przykład na te mieszkania. Ale te osoby też płacą podatki, tak? Okay. Też mają prawo uczestniczyć w tym podziale w budżecie, 5 miliardów złotych. To tak jak powiedziałem, to są też pieniądze, które są w stanie pobudzić w jakimś obszarze polską gospodarkę. Ja miałem akurat wczoraj spotkanie z przedstawicielami firm, które pracują dla branży budowlanej, dostarczają materiały dla tej branży budowlanej i oni bardzo czekają na te pieniądze, bo wiedzą, że te pieniądze szybko do nich trafią. Jak pan na pewno redaktor wie, akurat po II wojnie światowej Europa Zachodnia się odbudowywała dzięki inwestycjom publicznym. Nie ma lepszych inwestycji publicznych jak te, które zaspokajają jednocześnie potrzeby społeczne. Skoro mamy autostrady bezpłatne, skoro budujemy trakcje... Bezpłatnych to jest tam sto kilka kilometrów, są około 200, no tam pan prezes Kaczyński... Bezpłatnych. Powiedział bezpłatnych. Ja mówię o bezpłatnych. Ja mieszkam przy autostradzie, proszę pana, ja dojeżdżam Kaczyński do tam Warszawy. Pół roku temu, że w ramach tam czegoś tam dajemy Polakom bezpłatną autostradę, przecież autostrady to należą do Skarbu Państwa, tam nie wiem, 200 km czy ileś. A mieszkania będą należeć do mieszkańców. Ale do nie, tu chyba akurat odwrotnie jest trochę. Akurat autostrady płatne są w mniejszości w stosunku do autostrad bezpłatnych, ale jak gdyby nie o tym mowa. No, jasne. Chodzi o samą ideę, tak, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z kluczowych potrzeb każdego człowieka i my jesteśmy od tego, żeby to poczucie bezpieczeństwa zapewnić. Między 35 a 40% Polek i Polaków żyje w tak zwanej luce czynszowej. Co to znaczy? Że albo ich nie stać na kredyt, albo są za bogaci na mieszkanie socjalne, ale nie tylko. Bardzo często mieszkają po prostu w mieszkaniu, które nie odpowiada ich realnym potrzebom, czyli na przykład pięcioosobowa rodzina mieszka w dwupokojowym mieszkaniu. My jesteśmy od tego, żeby oczywiście nie wyręczać rynku. Ja nie mówiłem, że my zastąpimy tutaj, tylko uzupełnimy. Powiedziałem, 10% całego wolumenu budownictwa mieszkaniowego to mieszkania społeczne, ale uważamy, że musimy tą podaż mieszkań też na rynku podnosić. Między innymi to jest forma podnoszenia tej podaży na rynku, bo jeżeli dołożymy te 10% mieszkań, to oznacza, że o te 10% mniej Polek i Polaków będzie szukać mieszkania przepłacając komercyjnie. No i więcej towaru na rynku, tym po prostu jego cena spada. To jest to są podstawowe absolutnie zasady ekonomii, to nic tutaj nowego nie odkrywam. Więc to nie jest kwestia tego, że my mamy kogoś utrzymywać, bo co do zasady czynsze w tych mieszkaniach mają pokrywać koszty ich funkcjonowania. I też co do zasady wprowadzamy złotą zasadę, że te mieszkania, i to jest bardzo ważne uważam, że te mieszkania, które są
dofinansowane w jakikolwiek sposób ze środków publicznych, na zawsze mają być zasobie publiczne. To znaczy koniec z bonifikatami, koniec ze sprzedażą publicznego majątku za bezcen. Tutaj tą zasadę w tej tak zwanej małej nowelizacji wprowadzamy, ale co więcej, my szykujemy już w ministerstwie kolejny pakiet rozwiązań, które wpłyną na pobudzenie, a właściwie uwolnienie potencjału TBS-ów i spółdzielni mieszkaniowych. Mówi się bardzo dużo o tym, że w Polsce brakuje miejsca pod nowe budownictwo mieszkaniowe. Jak rozmawiałem z przedstawicielami Krajowego Związku Komisji Rewizyjnych Spółdzielni Mieszkaniowych, to oni powiedzieli, że przeprowadzili sobie weryfikację tego, czym dysponują. Na dzień dzisiejszy spółdzielnie mieszkaniowe dysponują terenami niezabudowanymi, na których można byłoby zbudować 300 tysięcy mieszkań. Dla porównania, w tym kraju budujemy 200 tysięcy mieszkań mniej więcej rocznie ze wszystkich źródeł, z indywidualnego budownictwa, deweloperskiego, społecznego, komunalnego itd. Więc to jest potencjał. Drugi potencjał to jest TBS. To są TBS-y, ponad 240 TBS-ów w całym kraju. Wyobraźmy sobie, że każdy z nich zbuduje chociaż jeden blok na 50 mieszkań, to widzimy, jaki to jest od razu potencjał. Te dwa potencjały w przyszłym roku uwolnimy w bardzo prosty sposób. Po pierwsze, damy im możliwość zaciągania kredytu SBC, tak zwanego kredytu SBC na 50 lat. To będzie kredyt nisko oprocentowany. Ten kredyt na 50 lat sprawi, że czynsz w TBS-ie też będzie akceptowalny. My zakładamy, że on nie powinien być dla Polski wyższy niż 25 zł za metr kwadratowy miesięcznie. Dla Warszawy trochę więcej, no ale tam są po prostu jest inna sytuacja rynkowa. I tak samo chcemy, żeby mogły spółdzielnie mieszkaniowe i TBS-y bezpośrednio, nie za pośrednictwem samorządu, tylko bezpośrednio korzystać z funduszu dopłat i grantów w wysokości 35%. Zastrzeżenie, że i w TBS-ach tak zbudowanych, i w spółdzielniach mieszkaniowych, i to jest też postulat spółdzielni mieszkaniowych, będzie wprowadzony zakaz wyodrębniania własności, czyli de facto sprzedaż z bonifikatą, czy sprzedaż w ogóle tych mieszkań. To są propozycje, które dzisiaj już leżą na stole, ale nie są to jedyne propozycje. My, tak jak powiedziałem, dowieziemy to jako Lewica, pracujemy nad tym w ministerstwie i tych pomysłów kolejnych będzie jeszcze więcej, tak żebyśmy mieli całą paletę, bo mamy świadomość, że jeden program, jedno rozwiązanie nie zmieni tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, przez 30 lat konsekwentnie w nią wchodząc. Więc proponujemy cały pakiet rozwiązań, które uruchomią różne potencjały. Tutaj uruchamiamy potencjał samorządowy i samorządy naprawdę chcą budować mieszkania na tani wynajem. Statystyka. W 2020 roku ponad 70 wniosków złożonych do funduszu dopłat. W 2023 ponad 700 wniosków. Ale żeby złożyć wniosek do funduszu dopłat, trzeba mieć pozwolenie na budowę. Więc to są de facto gotowe inwestycje do realizacji. Oczywiście, tak jak powiedziałem, od razu nie rozwiążemy całego problemu, ale trzeba postawić pierwszy krok i konsekwentnie iść w obranym kierunku. Natomiast ja nie do końca zgadzam się, że my mamy utrzymywać kogoś. Tutaj w tym wypadku, no, gdybym był na miejscu pani prezydent, pani kandydatki na prezydenta, ale mam nadzieję, że pani prezydent za chwilę, to bym zrobił wszystko, żeby tych młodych ludzi, w ogóle tych ludzi, w ogóle mieszkańców Płocka zatrzymywać w swoim mieście, bo przecież pamiętajmy, że jest bardzo dużo osób, które korzysta z całej infrastruktury miejskiej i to dotyczy całej Polski. W całej Polsce tak jest, myślę, że Płock nie jest tutaj jakimś szczególnym wyjątkiem. Korzystają z całej infrastruktury miasta, ale podatki płacą w gminach obwarzankowych. Więc absolutnie strategią każdego samorządowca takiego miasta jak Płock powinno być zatrzymanie mieszkańców, a no nie można ich zatrzymywać dając im większy bilet z mieszkania, z którego korzystają. Dziękujemy bardzo, a na koniec chciałem jeszcze dostosować apel do wszystkich mieszkańców Płocka, którzy w najbliższych czasach i po wyborach będą mieli problemy z podwyżkami, obojętnie czy to czynszu, czy opłat za media. Proszę zwracać się do Lewicy, będziemy monitorować każdy przypadek i starać się reagować. To samo dotyczy mieszkańców
mieszkań, mieszkania na start. Na pewno Was nie zostawimy. Będziemy mocno przyglądać się tej sprawie i reagować na bieżąco. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i nie pozwolimy opuścić Płocka przez młodych ludzi, mieszkańców, którzy są tak dla nas cenni. Bardzo serdecznie dziękuję.